Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie sprzątanie terrarium Pterinopelma Sazimai. Ogólnie wyciągniemy sobie pająka, wyciągniemy wszystko ze środka. Trzeba będzie to wszystko umyć i poukładać od nowa. I dodatkowo powiemy sobie kilka słów o modliszce, która siedzi w tamtym pudełku. Ale to wszystko po intro. A teraz zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od modliszki. Jest to modliszka liściogłowa i sprawa z nią wygląda tak, że wczoraj była dopuszczana. Cały ten proces trwał dosyć długo, więc tego nie nagrywałem, ale trochę je tam podpatrywałem i z tego co widziałem, to samiec dał radę coś tam zdziałać, coś tam sobie porobił z tą samicą. Także jest bardzo duża szansa na to, że za niedługo ta właśnie modliszka złoży ooteki, no a w następstwie tego młode. Oczywiście, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli i tak, jakbym chciał, żeby to właśnie wyglądało. Ale jeżeli już tak dojdzie, będę miał te młode modliszki, to oczywiście będzie na nie konkurs. Jest to gatunek, który jest prosty w hodowli, nadaje się dla początkujących i można go trzymać grupowo. Także do wygrania będzie właśnie taka grupóweczka. Tak jak mówiłem, no to jeszcze musi wszystko się udać. Ale warto śledzić kanał, żeby właśnie konkursu nie przegapić, bo jeżeli będą młode, to na pewno będzie konkurs i ktoś, kto już ma modliszki, będzie mógł sobie powiększyć kolekcję, a jeżeli ktoś nie ma, to będzie mógł sobie zacząć właśnie z modliszkami, bo to też są bardzo fajne zwierzątka. Jedyny minus to, że żyją tak krótko. No, ale cóż, dość już o modliszce, chyba powiedziałem wam wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeżeli coś się będzie u niej działo, no to też wam wrzucę to do któregoś filmu jako takie, powiedzmy, info albo jakąś tam aktualizację modliszki. A teraz przechodzimy do Pterinopelmy. A jeśli chodzi o ptasznika, to oczywiście zacznę sobie od wyciągnięcia wszystkiego z terrarium, co jest niepotrzebne. Tutaj taka kawałek liany, to jest podany trochę na wcisk, więc teraz może być problem, żeby go wyciągnąć niestety. No chodź ty, co to taka się... Chodź. O, dobra, wyszło. Pamiętajcie, lepiej rąk do terrarium nie wkładać, ale jeżeli już musicie, tak jak ja przed chwilą, no to zachować jak największą ostrożność. Robotek. Tu jest jakaś roślinka. Jest roślinka. Jest tutaj kawałek. No tu już jest robotek. Tu jakiś taki korzonek. I to wszystko idzie wek. Tu jest jakiś kamień. Tu jest ten. A ja już widzę, gdzie siedzi nasz pajączek. I on sobie siedzi tam w kącie. Także zaraz będzie trzeba go stamtąd wygonić. Tam jeszcze tylko wyciągam to. Tutaj to też, żeby było puste terrarium. Wtedy wiecie, jest więcej miejsca, żeby tutaj jakoś operować. I można to też zrobić może trochę bezpieczniej. Dobra, terrarium już puste. Został w nim w sumie tylko torf i pająk. O, tu jest jeszcze blinka. Bo ta Pterinopelma właściwie niedawno liniała. Także powinna mieć ładne kolorki. Jest wylineczka. Rozłożę ją sobie i trafi do kolekcji. Zaraz na razie idzie na bok. No i będziemy teraz łapać pająka. Pająk znajduje się tam. Mam nadzieję, że w takim ustawieniu będzie się tutaj cokolwiek chociaż widzieć. Mógł przybliżyć tutaj pudełko i po prostu odrzucić, co? Wezmę sobie pęsetkę. O! Wezmę sobie pęsetę giętą. Będzie mi łatwiej tam może do niej dojść trochę. Dalej, ma, już nie masz gdzie miejsca dalej iść. Musisz wskoczyć do pudełka. Ja tam zabunkrowała trochę. Za nie myślisz, stąd wychodzić.
O, już jest tutaj. Widzicie, nie jest zbyt zadowolona z faktu, że chcę ją wyciągnąć. Dalej mało. Wpieraj do pudełeczka. O, już idzie, 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 idzie. O, teraz na ściance. Spróbujemy zrobić tak, żeby ona zechciała nam zejść na wieczko. Po prostu w ten sposób. O! Jest, za pana Pterinopelma. Sazimy. O. Tak, na razie ją zobaczycie, ale spokojnie będzie, jak będzie wpuszczona, będzie info gatunkowe i wtedy ją będziemy mogli oglądać lepiej. Terrarium już w miarę ogarnięte, nasypany tort, także przejdźmy sobie teraz do aranżacji. I tak, do terrarium, tutaj wyczyściłem sobie te rzeczy, które wyciągnąłem przed chwilą, nie ma żadnego problemu, żeby one trafiły tam z powrotem. Tu mam jeszcze kawałki ścinków korkowych, także na pewno coś z tego wybiorę. Dwa korzonki. Tutaj takie coś, na pewno też jakiś, któryś trafi do środka. Kamyczki. Te kamyczki już widzieliście z Reptility. To też coś, co tam. Porosty. No i chrobotek. Przy czym chrobotek nie wiem, czy pójdzie do tego terrarium, gdyż z tego co wyczytałem, to Pterinopelma sazima to jest gatunek, który żyje w trudnym terenie, gdzie nie ma zbytnio roślinności. No ale zaraz zobaczymy, jak moja wizja się potoczy. Także zacznijmy sobie może od ułożenia jakichś sensownie jakichś kawałków kory, na przykład tego, który tutaj był. Nie wiem, bo dam go sobie gdzieś tutaj w taki sposób. Jest jeszcze jeden. Jego też jakoś tutaj włożę, może tak jakoś, żeby one się tak o siebie zapierały. Tutaj coś wyciągnę jeszcze na drugą stronę. Długi mam to może dobrze. O, tutaj coś takiego. To może tego oprzemy. Tak. O, powiedzmy. O, tu mam jeszcze taki mały, to może go w to miejsce tutaj położę. Że coś takiego. Coś takiego. Chyba nie będzie jakoś najgorzej. Dobra, teraz spróbujmy może włożyć ten korzonek. I ja bym ten korzonek może chciał włożyć tutaj, tak po środku, żeby nie było tak pusto. I żeby on sobie na przykład tak może go włożyć, żeby on się nie wywrócił zaraz. O. Żeby on sobie powiedzmy w taki sposób. I może ten też damy tutaj tak. Zaprzemy go przez środek, żeby, wiecie, też tutaj trochę wyżej coś było. O, powiedzmy coś takiego. Takiego, ale co my tutaj jeszcze mamy? Mam na przykład tutaj taki ten, jeszcze taki korzonek. Więc może on też nie gdzieś tutaj trafi do środka. Powiecie co, nie mam za bardzo pomysłu, jak mógł go tutaj wstawić, powiedzmy. Gdzieś w ten sposób, tutaj, w to miejsce. Takiego? Nie, chyba nie bardzo. Średnio mi się to tutaj podoba. Może tutaj. To tak mniej więcej było. Nie, jakoś. Jakoś nie widzę tutaj tego korzonka. Ale wrzućmy te kamyczki. Trochę tak dla detalingu. Może takie większe tutaj, o, na środek. Niech są one tutaj tak będą. Jakoś coś takiego. Dobra, to teraz jeszcze porosty w formie detalingu. Tutaj.
wiesz, pod punkami na przykład, czy gdzieś tam do tyłu, żeby one sobie też tam były. Cyk. Jeszcze tutaj, to jak już nie ma być nie zielonego za bardzo, o tam. I tak to by wyglądało. To jeszcze sobie spojrzę tak. To jest to, co chciałem osiągnąć. Bardzo możliwe. Tutaj macie z bliska efekt końcowy. No myślę, że to tak wyszło jak taki surowy teren. Rzadko kiedy robię terraria bez jakichś zielonych elementów wystroju, także no powiedzcie w komentarzach, dajcie znać, jak się Wam taka aranżacja podoba. No według mnie wyszło całkiem nieźle. Takie terrarium też ma swój urok, przynajmniej moim zdaniem. Dobra, to jak mamy terrarium gotowe, to trzeba przejść do przełożenia pająka. Dobra, także otwieramy pojemnik. Także wiecie, chyba sobie szybę tylko uszykuję, tutaj zaraz do góry. O, otwieramy pojemnik. Mam nadzieję, że ona tutaj jakoś będzie chętna, żeby współpracować. O, o, idzie, idzie sobie. Cyk. O, o, o. I jest już przełożona. Delinopelma sazima jest pająkiem, który naturalnie zamieszkuje Brazylię. Nie jest on jakiś wielki, raczej taki średni bym powiedział, bo dorasta do jakichś 6-7 cm długości ciała. Terrarium dla takiego osobnika w wielkości 30x30x30 będzie odpowiednie. Ta wysokość może być trochę niższa z racji tego, że jest to ptasznik naziemny. Warunki, no to ja go utrzymuję w temperaturze 26 stopni, aczkolwiek to może być też temperatura pokojowa. A wilgotność jakieś 70%, ja sobie to tak uśredniłem, bo źródła podają od 60 do 80. No taka rozbieżność jest spowodowana tym, gdzie pająk żyje i po prostu tam, wiecie, są bardzo zmienne warunki. Nie jest to pająk jakiś bardzo agresywny, aczkolwiek no jak się zdenerwuje, to może pokazać helicery. Nie ma silnego jadu, ale za to wyczesuje włoski parzące z odwłoka. Nie trzeba się jakoś tego mega bać, ale trzeba uważać. Jeżeli chodzi o szybkość, no to powiedziałbym, że taki umiarkowany i średnio skory do jakichś długich biegów i szybkich. No ale ja mówię tutaj o osobnikach, z którymi ja miałem do czynienia. Także wiecie, może się też trafić jakiś sprinter. Teraz tak, czy ten pajączek nadaje się na pierwszego? Moja odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Ogólnie z plusów, jakie można wymienić przy tym pająku, to po pierwsze primo, to ja zaliczyłbym wygląd. Oczywiście to jest kwestia gustu, aczkolwiek moja lista, więc zaliczam. Ten pająk, którego teraz widzicie, on jeszcze nie jest u powiedzmy szczytu swojej atrakcyjności. Dorosłe osobniki są niebiesko-czerwone, no dla mnie to jest genialne połączenie, bardzo ładnie to wygląda. Drugi plus, nie posiada silnego jadu. Dalej, nie jest pająkiem mega agresywnym. Jest tolerancyjny na błędy hodowców. Znosi tam lekkie przesuszenia czy wahania temperatur. Jest łatwo dostępny i praktycznie idzie go kupić wszędzie. Każdy hodowca, a przynajmniej prawie, że każdy hodowca ma ten gatunek w swojej ofercie. Karmienie tego pająka też jest dosyć fajne, bo przynajmniej u mnie zjada za każdym razem. Jedyny wyjątek, jeżeli nie zje, no to jest po prostu wylinka. I z plusów to by było chyba na tyle. Żeby była równowaga w przyrodzie, to powiedzmy sobie, czy ten pająk ma jeszcze jakieś minusy. No oczywiście ma, jak każdy. I tak z tych, co bym mógł wymienić, no to powiedzmy sobie, że ten pająk bardzo wolno rośnie na przykład. I to może być minus, no bo wiecie, ktoś sobie kupi i no karmi go, karmi się nim, opiekuje, wszystko fajnie, a ten pająk nie rośnie, nie rośnie, nie rośnie. No i dlaczego, dlaczego, dlaczego? No dlatego, że to jest po prostu taki gatunek. No aczkolwiek myślę, że jak sobie już kupimy takiego właśnie podrostka, jak tutaj na przykład widzicie, to to tempo wzrostu można jakoś, ten minus można jakoś trochę zniwelować.
Gorzej jak kupimy sobie takiego maluszka i on nam też nie rośnie, nie rośnie, nie rośnie i wiecie, bardzo powoli i tak dalej, nie? I może jeszcze sobie powiedzmy, że ten pająk wyczesuje włoski parzące z odwłoka. No to też jest taki minus, nie minus, no bo po prostu to jest jego forma obrony. I on tak będzie robił, no bo taki ma sposób jakby przetrwania w naturze. No jak dla mnie to i tak jest lepsze to, że pająk wyczesuje włoski parzące z odwłoka, niż gdyby miał na przykład kąsać, nie? Włoski zrobią nam jednak trochę mniejszą krzywdę, o ile oczywiście zachowamy jakieś tam środki ostrożności, jeżeli pająk nam się wyczesze na rękę, to nie będziemy sobie z tą ręką chodzić i sobie pocierać twarzy i czoła i tak dalej, czy tam gdzie kto gdzie chce się pocierać, tylko po prostu pójdziemy tą rękę umyć. Tutaj w formie bonusu macie jeszcze malucha, to jest zdaje się L3. No wygląda niezbyt spektakularnie, właściwie jak, może nie jak, ale przynajmniej podobnie do innych pająków naziemnych też w tym stadium. Ale mam tutaj taką, dostałem ją kiedyś w którymś Mister Boxie. Także też Wam pokażę po prostu takie porównanie. Tak wygląda podrostek, a tak wygląda maluch. Co do tego podrostka, to oczywiście niestety kamera robi trochę przekłamanie. Na żywo wygląda ładniej. Jak mi się uda, to może na końcu gdzieś tam dostaniecie jakieś zdjęcie. No i to by było na tyle. Zostawiamy już na dzisiaj pająki w spokoju. A Wy, jeżeli macie jakieś pytania lub chcecie wyrazić opinię na temat filmu, to napiszcie komentarz. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to oczywiście zostawcie suba. A jeżeli subskrybujecie, to sprawdźcie, czy macie wciśnięty dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych produkcjach. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.